Dzień dobry. Dziś opowiem o tym, jak wygląda moja wikipedystyczna, dotychczasowa przygoda i gdzie jest w tym wszystkim miejsce na herstorię. Czy warto zajmować się herstorią na Wikipedii? Pytanie retoryczne. I jak to robić w szkole i poza nią? Konto założyłam w 2013 roku, ale oprócz kilku początkowych edycji leżało odłogiem. Coś tam napisałam, coś poprawiłam, głównie w hasłach regionalnych, na przykład o mojej rodzinnej wsi Jednorożec, o pobliskiej wsi Żelazna Rządowa. Nie zdawałam sobie jednak sprawy, że nie mogę przeklejać tekstów z własnego bloga, bo choć i tu pisze ta sama osoba, to jest to naruszenie praw autorskich. To przeklejone, skopiowane słowo w słowo. Potem pochłonęły mnie studia i zapomniałam o edytowaniu Wikipedii, choć cały czas z niej korzystałam. W 2016 roku zaczęłam pracę w pierwszym społecznym liceum ogólnokształcącym Bednarska w Warszawie i Wikipedia pojawiała się na moich lekcjach. Korzystałam z Wikimedia Commons, na przykład pokazywałam obrazy i zdjęcia, które omawialiśmy, oraz z projektu Wiki Źródła. Używałam tekstów źródłowych. Wiosną 2018 roku wraz z osobami uczącymi się w klasach drugich poprawialiśmy hasła o naszej szkole i zespole szkół. Motywacją była chęć upamiętnienia człowieka, który właśnie zmarł, a był naszym absolwentem i jednocześnie pracownikiem Wikimedia Polska. To było moje pierwsze edytowanie Wikipedii na lekcjach. Ale zupełnie nie wiedziałam, jak to robić, by nic nie zepsuć. Nie pamiętałam, jak się edytuje, bo od założenia konta trochę minęło. Ja zapomniałam swojego hasła, więc pisaliśmy je w Wordzie. Miałam to później umieścić na Wikipedii, ale spanikowałam i zapomniałam to zrobić. Najlepsze jednak miało dopiero nadejść. W 2020 roku wiosną pomyślałam, że warto wykorzystać Wikipedię w edukacji, ale w innym ujęciu. Chciałam zrobić coś ciekawego dla osób, które nie rozszerzają historii, co będzie zajmujące, co też wyjdzie poza nasze lekcje, nie będzie tylko jakimś zaliczeniem, które zobaczę tylko ja i nikt inny. Chciałam też postawić na umiejętności. Włączyłam się w projekt Nieznane Kobiety Wikipedii, który jest organizowany co roku w marcu z okazji Dnia Kobiet i trwa cały miesiąc. Inspiracją był post, który zobaczyłam na Facebooku Wikimedia Polska i informacja o tym, że tylko 1 na 5 biogramów Wikipedii albo i mniej to biogram kobiety i że tak mało jest edytujących kobiet. Tak bardzo chciałam zrobić coś herstorycznego, a tematyka była mi bliska i wiedziałam, że jest ważna, że nie myślałam o technikaliach. Zaplanowałam szkolną edycję projektu i przyszła pandemia. Po chwili przerażenia uznałam, że będzie to dobry pomysł na lekcje online. Około 75 osób uczących się w klasach drugich pisało biogramy wybranych bohaterek. Założyłam dokument Google, w którym w tabeli można było wpisać skład zespołu, 2-4 osoby oraz proponowaną bohaterkę. Opiekę nad projektem sprawowały 2 osoby ze społeczności wikipedystycznej, Klarka i TR. Przychodzili do nas na lekcje online, tłumaczyli podstawy edytowania Wikipedii i zasobów Wikimedia Commons, sprawdzali brudnopisy haseł. Finalnie powstały 32 nowe hasła, a jedno zostało rozbudowane. Osoby zainteresowane sportem wybrały bohaterkę ze swojej ulubionej dziedziny. Ktoś lubiący rysować napisał o twórczyni komiksów. Były bohaterki historyczne, współczesne i nawet fikcyjne, z książek czy bajek. Ktoś napisał o prababci, bo była osobą zasłużoną. Były osoby, które przeprowadziły wywiady na potrzeby hasła i opublikowały teksty na oficjalnych stronach www. osób, o których pisały. Były też osoby, które napisały więcej niż jedno hasło. Wiele biogramów pisano od zera, niektóre tłumaczono z innojęzycznych Wikipedii. Akcja była też mobilizacją dla mnie, bym reaktywowała konto. Jeśli oni pracowali, to i ja chciałam to robić, bo przewidywałam, że jeśli będę edytować, to będę lepiej mogła im pomóc, znając ewentualne trudności. Nie pisałam nowych haseł, bo byłam zbyt przejęta koordynacją tak dużego projektu, ale rozbudowałam 2 już istniejące.
Osoby uczniowskie doceniły swobodę w działaniu, bezpośredni kontakt, bo można było umówić się na konsultację ze mną, oraz to, że praca weszła do przestrzeni ogólnodostępnej, została pokazana światu, może przydać się innym. Cieszyły się, że zajmują się historią kobiet. To działanie oparte o Wikipedię, przeprowadzone w sumie przez nowicjuszkę, stało się hitem. Rozpoczęło moją herstoryczną przygodę z Wikipedią. Dało mi pewność siebie, było czymś, co nawet po skończeniu szkoły osoby absolwenckie wspominają bardzo dobrze. W 2020 roku wielokrotnie mówiłam lub mówili o tym działaniu inni na konferencjach, w podcastach i tym podobne. Pozytywny feedback dodał mi skrzydeł, więc nic dziwnego, że w 2021 roku powtórzyłam projekt Nieznane Kobiety Wikipedii. Wiosną hasła pisali ludzie uczący się w klasach drugich. Pracowaliśmy na lekcjach historii społeczeństwa ponownie w grupach. Część osób zdecydowała się skorzystać z moich propozycji, bo kilka miesięcy przed akcją stworzyłam dokument Google, w którym w tabeli zebrałam nazwiska kobiet, których biogramów nie ma na polskojęzycznej Wikipedii, a warto je napisać. A inni samodzielnie wybrali bohaterkę. I znów była opieka doświadczonych wikipedystów, a byli to Piastu, Adam T. i Wiatora. Powstało 28 nowych haseł, a 4 zostały rozbudowane. I znów były ciekawe historie. Grupa dziewcząt rozbudowała hasło o Aleksandrii Ocasio-Cortez, która ich inspiruje. Osoby, które rozszerzały hiszpański, napisały o słynnej matadorce. Osoba o gruzińskich korzeniach przygotowała biogram prawniczki i feministki z tego właśnie kraju. Powstało też jedno hasło tematyczne – antyfaszystowski front kobiet Bośni i Hercegowiny. Ja napisałam aż 42 hasła. Bardzo się wkręciłam i czasem nie mogłam wręcz przestać. To po prostu szło samo. Czułam się jak na skrzydłach. Jesienią 2021 roku akcja wikipedystyczna była częścią protygodnia dla osób z klas trzecich. To czas, kiedy przygotowujemy ciekawe propozycje dla osób, które skończyły już podstawowy kurs przedmiotowy, w tym historii, której ja uczę. Z listy można wybrać sobie jeden projekt, który realizuje się przez tydzień. Czasem biorą w nim udział 3 osoby, czasem 20. W jesiennej edycji projektu herstorycznego, który po raz pierwszy udało się przeprowadzić w wersji na żywo, tylko 2 gościnie łączyły się z nami online, wzięło udział 15 osób. I chciałam, by tym razem nie było to tylko pisanie haseł, nie tylko uzupełnianie brakującej połowy dziejów w największej encyklopedii świata. Chciałam czegoś więcej. Dlatego zaprosiłam do współdziałania. Po pierwsze, naszą polonistkę, Anetę Korecińską, by opowiedziała o inkluzywnym języku. Dlaczego powinniśmy, nie powinniśmy pisać o Bushmenach i Indianach, jak napisać o kobiecie nie przez pryzmat na przykład jej przynależności do mężczyzny, czyjaś żona, oraz dlaczego takie słowa jak makaroniarz, prusek albo czekoladka na określenie ludzi nie są właściwe. Po drugie, historyczkę Agnieszkę Jankowiak-Maik z Poznania, by opowiedziała o tym, dlaczego potrzebujemy narracji o kobietach w historii, czym są herstoria i studia gender oraz dlaczego nie chcemy, byśmy stali się częścią efektu Matyldy. Następnie aktywistkę i feministkę Martynę Kaczmarek, która opowiedziała m.in. o luce płacowej, o nierównościach w dostępie do toalet oraz presji nakładanej podczas socjalizacji w wieku dziecięco-nastoletnim, a tak ogólnie o tym, dlaczego wszyscy potrzebujemy feminizmu. I wreszcie Klarę Sierlicką-Baryłkę z Wikimedia Polska, która przedstawiła najważniejsze zasady rządzące Wikipedią, wskazała skąd biorą się zdjęcia w Wikipedii oraz nauczyła młodzież edytować hasła. Był cały dzień wspólnego pisania haseł, który nadzorowałam. Była wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, by obejrzeć wystawy pod kątem obecności lub nieobecności kobiet i narracji na ich temat. Był spacer po Warszawie śladami księżnej Marii Ludwiki Czartoryskiej jako przykład mikroherstorii.
Była refleksja nad tym, co możemy zrobić, by w naszej szkole było jeszcze bezpieczniej, inkluzywniej, by każda osoba dobrze się tam czuła. Był wspólny jesienny obiad i oczywiście upominki z Wikimedia Polska. Bohaterki wybraliśmy, inspirując się książką Kronika Kobiet z 1994 roku. Szukaliśmy tych, które nie miały swoich haseł w polskojęzycznej Wikipedii. Poza tym udało się rozbudować istniejące dwa hasła. Łącznie powstało i rozbudowanych zostało, uwzględniając te, które ja napisałam, 40 biogramów. Tworzenie opowieści, weryfikacja źródeł informacji, współpraca i wsparcie bardziej doświadczonych, a także wspólny cel to ważne wartości i umiejętności, które daje program Wiki Szkoła. W świecie pełnym podziałów, polaryzacji, wszechobecnej narracji o tym, jak zła jest dzisiejsza młodzież i że nie potrafi mądrze korzystać z internetu, projekty oparte o Wikipedię pokazują, że nie tylko może być, ale jest inaczej. Tak wypowiedziałam się na temat Wikipedii w ulotce przygotowanej w 2021 roku przez Wikimedia Polska. I są to wnioski ze szkolnych projektów herstorycznych. Sprawczość, którą poczułam pisząc hasła w ramach projektów szkolnych i koordynując je, chciałam rozszerzać. Wzięłam udział w kilku akcjach i tygodniach tematycznych. To była motywacja do wyjścia z bańki i poszukania tematów w obszarach, których jeszcze nie eksplorowałam. Na przykład tydzień artykułu azerskiego albo tydzień euroregionu Bałtyk. Zawsze jednak piszę biogramy kobiet. To dlatego, że jednocześnie jestem członkinią Wiki projektu Kobiety, który jest projektem ciągłym. Miłym dodatkiem jest umieszczenie biogramu, który napisałam na stronie głównej w Czywieszu. To docenienie herstorycznej pracy. Wikipedia na pewno pozwoliła mi otworzyć się na historię regionalną, a tym się zajmuję nie tylko w ujęciu kurpiawskim, z tego regionu pochodzę, ale też szerzej. Pisałam hasła o Wielkopolankach, Ślązaczkach, Pomorzankach, kobietach związanych z Zamościem, Kaliszem i Lublinem. Napisałam też kilkanaście haseł o Żydówkach. Zdarzało się pisać o arystokratkach i ziemiankach, choć wcześniej się nimi nie zajmowałam. Mam na koncie księżne, malarki, aktorki, fotografki, tancerki, działaczki społeczne, posłanki, historyczki, artystki, nauczycielki. Sporo napisałam o Niemkach i o Warszawiankach. Szczególnie zaintrygowała mnie jedna kobieta spoza Kurpiewszczyzny. W 2021 roku w kwietniu zaczęłam pracę nad biogramem Florentyny Pojdowej, powstanki śląskiej i działaczki plebiscytowej. Zainteresowałam się nią, bo jej biogram jako jedynej nie powstał w ramach akcji Nieznane Kobiety Wikipedii w zeszłym roku, choć nazwisko było na liście propozycji. Pracę prowadziłam przez kilka miesięcy, skontaktowałam się z rodziną, zamówiłam materiały archiwalne, szukałam w starej prasie. Finalnie w listopadzie opublikowałam opowieść o Florentynie też o wikipedystycznej pracy w miesięczniku Śląsk, a potem rozbudowałam jej biogram na Wikipedii. Jestem z tego śledztwa bardzo dumna. Poszukiwania pozwoliły mi też poznać wspaniałe osoby ze Śląska, z którymi teraz współpracuję. Hasło na Wikipedii o Florentynie Pojdowej oraz wizyta w Muzeum Narodowym w Warszawie podczas zlotu nauczycielek wykorzystujących Wikipedię w edukacji, który odbył się w sierpniu 2021 roku, zainspirowały mnie do przygotowania tekstów na portal historiaposzukaj.pl, gdzie od jesieni ukazują się moje artykuły. We wrześniu 2021 roku pojawił się kolejny pomysł. Chciałam wyjść z wikipedystycznym działaniem do ludzi spoza szkoły. Zbiegło się to z rozwojem mojego konta na Instagramie, na którym coraz więcej i częściej pokazywałam to, co robię w szkole, jak pracuję. Dzieliłam się informacjami herstorycznymi, kulisami pracy historyczki regionalistki i wymyśliłam serię Herstoria w niedzielę. Na stories co tydzień opowiadam o wybranej kobiecie, która mnie zafascynowała. Czasem pozwalałam ludziom z trzech propozycji wybrać osobę, o której napiszę, czasem wybierałam sama. Zawsze są to osoby, o których pisałam hasła na Wikipedii lub te, których hasła rozbudowałam.
Wybrałam fioletowe tło do kafelków oraz białą czcionkę, nawiązując do kolorów używanych przez sufrażystki. Każdy kafelek jest opatrzony zdjęciem, każde story skończy się spisem bibliografii oraz listą źródeł ikonograficznych. Materiał przygotowuję w Canwie, zazwyczaj podczas przygotowania znajduję nowe informacje, a dzięki temu później rozbudowuję hasło na Wikipedii. Czasem inspiracją jest jakaś rocznica, czasem po prostu osoba, której hasło napisałam niedawno. Po każdej publikacji zapisuję stories wyróżnionych, gdzie wisi przez tydzień, aż do kolejnej opowieści. Relacje są też dostępne na moim prywatnym profilu na Facebooku, bo udostępniam je automatycznie z Instagrama. Staram się pisać skróconą wersję tego, co jest w haśle, i na koniec stories linkować biogram na Wikipedii, by można było tam przeczytać więcej. Generalnie dostaję pozytywny feedback na temat przedstawionych historii, Herstory. Ktoś mi powiedział, że dana bohaterka śniła się jej w nocy. Ktoś zaczął pisać hasła na Wikipedii dzięki stories. Czytają je i reagują na nie osoby, których nie podejrzewałam o zainteresowanie Herstorią. To zazwyczaj kobiety, co jest bardzo cenne, bo zależy mi na ich wzmacnianiu, ale nie tylko. Dzięki serii Herstoria w niedzielę zawarłam wartościowe znajomości internetowe. Jestem w fajnym, wspierającym się gronie instagramowych kont herstorycznych. Mam też kontakt z herstoryczkami działającymi na skalę ogólnopolską. Seria Herstoria w niedzielę stała się platformą do popularyzacji historii lokalnej, do odkrywania na Mazowszu kobiet, o których nie wiedziałam. Kafelki zaczęłam publikować też na moim fanpage'u Kurpianka w Wielkim Świecie. We wrześniu 2021 roku, aplikując o ogólnopolską nagrodę imienia Ireny Sandlerowej za naprawianie świata, zgłosiłam moje herstoryczne działania jako jedne z głównych aktywności, to co robię w szkole. Doceniono je, ponieważ zostałam jedną z 10 osób nominowanych do nagrody. W uznaniu działań edukacyjnych bazujących na Wikipedii, a wszystkie, które podejmuję, to Herstoria, zostałam zaproszona do Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Pisanie haseł na Wikipedii, Herstorii, mnie odpręża. Wszędzie widzę inspirację. Gdy przeglądam social media i trafię na jakieś nazwisko, od razu sprawdzam, czy ta osoba ma biogram w Wikipedii. Jeśli nie, wpisuję nazwisko na długaśną listę w dokumencie Google, na której zbieram inspiracje. W wolnej chwili siadam i przeglądam listę, wybierając postać, o której mam ochotę napisać. Czasem kieruję się długością hasła źródłowego, bo często piszę hasła, które mają odpowiedniki w anglo- albo innojęzycznych Wikipediach. Czasem ważniejsza jest dziedzina, w której działała dana osoba. Jednego dnia mam ochotę na etnografię, innego na malarstwo. Może właśnie jest rocznica powstań śląskich, powstania wielkopolskiego albo powstania styczniowego i chcę napisać o kobietach, które walczyły o niepodległą Polskę. Może właśnie usłyszałam tajlandzką piosenkę albo obejrzałam indyjski film. Za wyborem każdej z bohaterek stoi jakaś historia, kryje się konkretny impuls, który mnie pchnął do działania. W ciągu ostatnich miesięcy nierzadko wybierałam, kupowałam i czytałam książki pod kątem brakujących herstorii w Wikipedii. Gdy widzę wpis na innym herstorycznym koncie, na przykład na Instagramie, to sprawdzam, czy istniejące już hasło, czy istnieje hasło, jak nie, to je rozbudowuję, poprawiam. Gdy już coś napiszę, linkuję biogram pod postami na Facebooku albo Instagramie, w których dana postać została wspomniana. Nierzadko odzywają się osoby z rodziny. Dziękuję za pamięć, za napisanie biogramu, za docenienie ich ciotek, matek, prababek. Ogromną wartością jest taki female power, który czuję po napisaniu chociażby jednego krótkiego hasła. Nie zawsze dana kobieta musiała być w czymś pierwsza, najlepsza, bardzo znana. Po prostu pokazałam światu jej herstorię.
Na ten rok planuję udział w marcowej akcji Nieznane Kobiety w Wikipedii. Zainicjowałam jedną z kategorii projektu, to jest hasła o kobietach z regionu kurpiowskiego. W szkole Wikipedia w postaci pisania biogramów kobiet pojawi się podczas protygodnia już w kwietniu, a później w październiku. Kolejne osoby uczące się w Bednarskiej będą pisać herstory na Wikipedii. Na pewno pojawią się też inne pomysły na działania wikipedystyczne i herstoryczne, bo głowa mi od nich buzuje. Podsumowując, tak, to jest warte wysiłku. Pisanie herstory na Wikipedii i dzielenie się nimi ze światem, czy to jako nauczycielka, koordynująca szkolne projekty, uczestnicząca w nich, czy jako osoba prywatna, daje niesamowitego kopa. Inspiruje, pomaga też w codziennych wysiłkach. Skoro te, o których piszę, dały radę i często w trudniejszych warunkach historycznych, to ja też dam radę. I ty też. Dziękuję.